O Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskroś przeszytego. Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Gdzie prośbami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Znak krzyża, który czynimy na sobie, jest naszym wyznaniem wiary. I wierzymy, że czynimy to już z natchnienia Ducha Świętego, który pomaga nam dotknąć tej tajemnicy, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, objawiającym Ojca pełnego miłosierdzia i Ducha prawdy i miłości. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy pytanie, które trzeba rozumieć zawsze w tajemnicy miłosierdzia Bożego. Ile razy mam przebaczyć swojemu bratu? Zawsze. Owe 77 razy. Dlatego prosimy o miłosierdzie Boże nad światem i nad każdym człowiekiem. I prosimy również o miłosierdzie, a więc miłość miłosierną, służebną nad naszymi braćmi i siostrami. Zwłaszcza prosząc teraz za wszystkich ludzi służby zdrowia w jakimkolwiek wymiarze, jak również za ludzi chorych, cierpiących, zagrożonych. Modlimy się o błogosławieństwo Boże i miłosierdzie nad nami dla naszych wspólnot. Ojcowie Paulini sprawują tę Eucharystię w intencji swojej parafii Wieruszów, jak również o opiekę i błogosławieństwo dla Józefy Wieteska. Modlimy się za nasze wspólnoty rodzinne, za nasze wspólnoty parafialne, z którym pochodzimy i które dzisiaj współtworzymy. Dlatego to wszystko składamy na tym ołtarzu Ojczyzny. Ale wpierw przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił pośród ognia: Nie opuszczaj nas na zawsze, przez wzgląd na święte Twe imię, nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i cielców i z tysięcy tłustych owiec, tak niechaj dziś będzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba. Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie. Oto Słowo Boże. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieków. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu. Ze względu na dobroć Twą, Panie. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.
Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy ojcowie i bracia, drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi tej godziny zawierzenia, pozdrawiamy błogosławiony zespół zarówno telewizji Trwam, która przekazuje tę tajemnicę Eucharystii, wszystkich pracowników, ojców, braci na czele z ojcem dyrektorem.
Otwierając i wsłuchując się w księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, przekonujemy się, że prawie na każdej stronie poruszona jest tajemnica łaski, ale również i tajemnica jej utraty. Te sprawy dzieją się wciąż. I podkreślamy za poetą, trwamy, zastygli w wewnętrznym chaosie, niezmienni od tysięcy lat, nieustannie ci sami od wyjścia pierwszych rodziców przez bramę archanielską, od kainowej wędrówki na wschód od Edenu, z własnej winy. I dlatego prosi poeta niewiastę protoewangelii, Maryję, Matkę Mesjasza: Madonno, wstaw się u Boga i błagaj Go, aby nas przemienił, bo nikt z nas nie jest bez winy. Nikt. Jednocześnie z biblijnej historii świata i człowieka dowiadujemy się również, że objawienie staro- i nowotestamentalne mówi na tych samych stronach o Bogu, o Jego miłości stwórczej i zbawczej i o Jego miłosierdziu, które dźwiga świat. Historia zbawienia to jakby nieprzerwane pasmo wysiłków Boga, aby człowieka wyzwolić z jego nędzy, z jego odejść od Boga, od grzechu, który jest raną, bo jest brakiem prawdziwej więzi i miłości względem Boga i drugiego człowieka. Grzech rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Zostaje on określony jako słowo, może być czynem lub pragnieniem przeciwnym prawu wiecznemu, ustanowionemu z miłości Bożej. Są więc takie sfery ludzkich pragnień, decyzji i motywów działania, które jawią się w całej prawdzie dopiero wtedy, gdy pada na nie światło Słowa Bożego i ufnej modlitwy. Jedynie Duch Święty zna całą prawdę o nas i odsłania ją umiejętnie, aby grzech w naszej mentalności nie zajmował centralnego miejsca, lecz aby był zawsze skierowany ku Chrystusowi, który jest jedynym Zbawicielem świata i człowieka. On jest jedynym zwycięzcą grzechu, śmierci i szatana. Ukrzyżowany Zbawiciel mówi nam o Bożej sprawiedliwości, która wymagała wprost wynagrodzenia za grzechy przez ofiarną śmierć Syna. Ojciec Święty Jan Paweł II zapytał na polskiej ziemi, czy była aż tak potrzebna ta ofiara? Tak, odpowiedział, żeby ktoś równy Bogu. Bóg sam odpowiedział na tę niesprawiedliwość wobec miłości Boga. I dlatego Bóg dał swojego Syna. I On mówi o wielkiej i miłosiernej miłości Ojca względem nas, sobą. Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników. Znamienne jest, że artykuł 8 Katechizmu Kościoła Katolickiego od początku, który poświęca się sprawie grzechu, od początku jest związany z tematem miłosierdzia. Tajemnica odpuszczenia grzechów jest dziełem Boga Zbawcy, bo tylko On, Bóg, może odpuszczać grzechy i w konsekwencji jest dziełem Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela, będąc przejawem Jego jedności z Ojcem, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Jezus uzdrawia ludzi na potwierdzenie Bożej władzy nad człowiekiem i światem. Drodzy w Chrystusie, na kartach Nowego Testamentu spotykamy się z przedziwną tajemnicą objawienia miłosiernej miłości Boga, kiedy Chrystus bierze na siebie wszelki grzech
i unicestwia go swoją ofiarą na Golgocie. Jako ofiarny baranek Boży za grzechy świata, sam staje się, jak to podkreśli święty Paweł w drugim liście do Koryntian, staje się grzechem, antytypem grzechu, aby każdego człowieka grzesznego przywrócić do stanu dziecięctwa Bożego. Bo jak to głęboko powie Paweł, Bóg uczynił dla nas grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą i uświęceniem. W naszym rozważaniu wskażmy jeszcze na wymiar przebaczenia grzechów, który jest obecny w prośbie modlitwy pańskiej. Przebacz nam, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Grzech sprawia osłabienie lub zerwanie naszej bliskości z Bogiem, ale również i z braćmi. Chrystus Pan wiele razy ostrzegał, że kto by zaniechał podjęcia przynajmniej próby pojednania z bliźnimi, którzy coś nam zawinili, nie może liczyć na wspólnotę z Panem. Jeśli wspomnisz, że brat ma coś przeciw Tobie, najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. To niewątpliwie bardzo trudne zadanie. Niekiedy ludzie twierdzą, że jest ono nawet niezgodne z zasadami sprawiedliwości, według której ani przebaczenie, ani odnowienie miłości nie należy się od nas tym, którzy nam zło wyświadczyli. I dlatego dobitnym przykładem jest pytanie dzisiaj odczytane z Ewangelii. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus dał zdumiewającą i trudną odpowiedź. 77 razy, czyli zawsze. Ale z uwzględnieniem, aby ów brat uznał swoją winę i poprosił o jej przebaczenie. Wierzymy, że dla ludzi rozdartych grzechem powodującym brak miłości, dzieło autentycznego pojednania nie byłoby możliwe bez tego wielkiego aktu Bożego miłosierdzia, które nam zostało ukazane w Jezusie Chrystusie. I dlatego święty Jan Paweł II w adhortacji o pokucie i pojednaniu zapisze: wiemy bowiem, że pojednanie między Bogiem a ludźmi i ludzi pomiędzy sobą nie jest i nie może być niczym innym, jak tylko owocem odkupieńczej ofiary Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby pojednać świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechu. Na pytanie, jaka jest Twoja modlitwa? Jan Paweł II odpowiedział: jest to modlitwa o miłosierdzie. Modlę się o miłosierdzie nad światem i nad każdym człowiekiem. Ufamy, że w tajemnicy obcowania świętych i wspólnoty świętych, do których się odwołujemy, zwłaszcza teraz, Jan Paweł II dopowiada tę prośbę o miłosierdzie. Pan Bóg nie tylko przebacza nam grzechy, ale pragnie nas wspierać potrzebnymi łaskami.
Niech z naszych serc popłynie do Niego błagalna modlitwa. Módlmy się za kapłanów, którzy służą posługą w konfesjonale, aby pamiętali o tym, że są bardzo szafarzami Bożego miłosierdzia, nie sędziami ludzkich sumień. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy nie znają Pana Boga i szukają Jego oblicza, aby dzięki świadectwu życia ochrzczonych mogli poznać moc Jego miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefy Wieteska. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi ogarnięci nienawiścią, czyniąc zło i krzywdę, krzywdzą bliźnich, aby Pan Bóg dał mi łaskę pamiętania i nakłonił ich serca do naprawy wyrządzonych szkód. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki naszym modlitwom mogli spłacić dług miłości wobec Pana Boga i cieszyli się radością nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przebaczyć drugiemu człowiekowi i nie żywili do nikogo żadnej urazy. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia, wierzymy, że nasze modlitwy dotarły do Ciebie i zostały przyjęte. Niech to, co otrzymamy od Ciebie, posłuży nam wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Błogosławiony jesteś, Panie. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Usłysz, Panie, głos wołania i ulituj się. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Nie ukrywaj się przede mną, nie odpychaj mnie. Nie opuszczaj mnie, Wybawco, wstrzymaj srogi gniew. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże miłosierny Ojcze, niech ta zbawienna ofiara oczyści nas z grzechów i pojedna z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony
Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego przez Chrystusa w Duchu Świętym ośmielamy się wołać do Boga: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje
Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł. Do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukaj pociechy tam. On Cię napoi krwią swoich ran. On Ojciec lekarz, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nam. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Thank you.
Módlmy się. Panie nasz Boże, niech udział w świętej ofierze wleje w nas nowe życie. Niech nas uwolni od winy i zapewni nam obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na nowe pragnienie zawierzenia Bogu we wszystkim przez Maryję serca błogosławię. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A pod krzyżem matka stała, pogrążona w smutku łkała. Gdy na krzyżu wisiał syn, gdy na krzyżu wisiał syn, jej to duszę zasmucono, ogniem bólu przenikniono. Przeszył miecz dla naszych win, przeszył miecz dla naszych win.